Cześć, siemano wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem a propos top 5 moich premiksów od różnych firm, marek. Będą też oczywiście premiksy, które aktualnie mam jeszcze u siebie jakby na stanie, że tak powiem. I będą też premiksy, które oczywiście testowałem, które próbowałem. Być może te nawet, które nagrywałem na YouTube'a. Recenzje z nich. Także jeżeli spodobał Wam się taki film, to możecie zostawić łapeczkę w górę. A ja bez zbędnego przedłużania przechodzę do mówienia o tych premiks. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pierwszy premiks, to jest to premiks od Uno. Jest to czarna porzeczka. Nagrywałem z niego też recenzję, powinniście go pamiętać. Jeżeli chodzi o jego smak, jest on naprawdę bardzo dobry. Ja nie pamiętam, na jakiej stronce go dokładnie kupiłem, ale nie wiem, czy to nie było jakieś Aroma King czy coś takiego. No to jest 40 ml ogólnie. Black Currant po angielsku, a po polsku po naszemu czarna porzeczka. Jeżeli chodzi ogólnie o ten smak tej czarnej porzeczki, jest on naprawdę bardzo kozacki. Ja ogólnie uwielbiam bardzo czarną porzeczkę, czy to jeść. No, w sumie to tylko jeść, ale na przykład też w sokach, jak jest czarna porzeczka, to też naprawdę bardzo, ale to bardzo uwielbiam. I dlatego kupiłem sobie taki premiks i z czystym, z wielkim sercem, jakby, że tak powiem, go polecam bardzo. Także no, jest on naprawdę bardzo kozacki, jeżeli chodzi o czarną porzeczkę. Naprawdę próbowałem też innych remixów, jeżeli chodzi o smak czarnej porzeczki. Były to m.in. z Alkline'a, z Duo. Z Duo też były najlepsze. Ale no ten, jeżeli chodzi o teraz, o te czasy akcyzy, że nie ma Duo 40 ml, czy tam Mono, czy innych takich, no to naprawdę jest bardzo kozacki. Drugim remixem, który aktualnie mam zalany, i który też zrobił na mnie ogromne wrażenie, jest premix od Master Stoner. To jest premix z CBD. Taki. Wada tego premixu jest jedyna taka, że on lubi się bardzo rozlewać, jak go odkręcicie. Nie wiem czemu, jak można zobaczyć po banderoli, no jest ona trochę jakby już zalana tym premixem. Nie wiem czemu, ale no po prostu lubi się jakby rozlewać. Ja go kupowałem na VapeTech Poland chyba? Albo na Liquider Poland? Nie pamiętam. Nie, na VapeTech Poland go kupowałem, przepraszam. A tu jest też Liquider Poland, bo Liquider Poland też ma te premiksy. Jest on z CBD. I tutaj mamy tak, że 300 mg CBD jest. I to jest smak jabłuszka. Też bardzo lubię smak jakby jabłka, czy to w premiksach, czy ogólnie. Też w jakichś właśnie tam sokach i tak dalej, czy też jeśli uwielbiam jabłka, no to właśnie jest on naprawdę bardzo zarąbisty. I tak jak już mówiłem, możecie go sobie kupić na VapeTech Poland. Kosztował on 38 zł, no drogo, ale no niestety przez akcję no wiadomo jak to jest. Na Liquider Poland chyba też tyle kosztuje. Możecie sobie zobaczyć też z bliska, ja wam go tutaj dam bliżej trochę. Tak wygląda. Z tyłu jest to napisane oczywiście Liquider Poland, banderole i tak dalej. No i co? W ogóle mi się też motyw podoba, bo to jest taki jakby człowiek, który wskazuje na jakiegoś tam kruka chyba, czy na jakiegoś, nie, na chmury jakieś wskazuje. Także naprawdę jest on bardzo smaczny. Dobra, trzecim premiksem, który polecam, jest oczywiście premiks od Duo. I ten premiks miałem. Testowałem go nawet chyba na jednym z moich filmów, który wstawiłem na YouTube'a. To jeszcze wiecie, nie były czasy akcyzy. Wtedy jeszcze nie było czasów akcyzy. Po prostu były jakby tańsze te premiksy, bo one z Duo i w ogóle wszystkie chodziły chyba, znaczy no nie wszystkie, ale z Duo pamiętam, że chodziły chyba po 25 zł. Tak coś około. Jak kupowałem w, no, w sklepach po prostu z premiksami. Chodziły po około 25 zł i największym wrażeniem na mnie zrobił premix o smaku jabłko kiwi. Tak, dokładnie, jabłko kiwi. I naprawdę on był bardzo taki
ten smak był taki słodziutki, w sensie jabłko połączone z kiwi było takie bardzo słodkie. Ja go dostawałem nawet na tym swoim dragu, którego mam aktualnie teraz, na dwójce Kit. I naprawdę no, zrobił on na mnie właśnie duże wrażenie, dlatego, ponieważ ten smak był właśnie, mówię, taki słodki. Nie był jakiś on taki, wiecie, taki ohydny, obrzydliwy, że chciało się, nie wiem, wymiotować czy coś tam. Tylko po prostu był taki słodki właśnie jak ta czarna porzeczka od Uno. Także no też naprawdę go bardzo polecam. Aktualnie no niestety no Darkline, Duo, Mono nie mają już premiksów 40 ml, a to nawet chyba były jeszcze 50 ml, z tego co pamiętam. Tak, 50 ml. Nie mają już niestety takich, tylko mają 5 ml, do których po prostu dawacie sobie bazy tam. Nie wiem, czy tylko bazy, czy jakichś aromatów, chyba nie czytałem dokładnie, o co w tym chodzi. I wtedy wam wychodzi po prostu 40 ml premiks. Czwartym premiksem jest premiks od Darkline'a właśnie. I tak jak już mówiłem, właśnie Darkline'y są tylko po 5, po 10 ml. No w zależności, nie? Zależy jaka stronka wydaje je i w ogóle tam bla bla bla, nie? I najbardziej wrażenie na mnie zrobił smak coli od Darkline'a. Tutaj macie też właśnie zdjęcie, jakby ktoś nie wiedział jak to wygląda. Oczywiście te zdjęcia mogą się różnić, bo teraz wiecie, są zdjęcia aktualne, a tamte pousuwali tych 40 ml, teraz są te 5, więc jakbym wkleił tu 5 ml premix, to nie obrażajcie się proszę. I właśnie no, zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie, też go testowałem na jednym z filmów, z tego co pamiętam. I no na serio naprawdę jest on bardzo dobry ma smak. Też już właśnie go zakupiłem, też go kupowałem chyba na Vape Tech Poland, z tego co pamiętam właśnie, od chłopaków. I jak już samą butelkę zobaczyłem, wiecie, taką właśnie, że złote napisy, czarna naklejka, nie? I napis cola, nie? No to mówię, kurde, zarąbisty, nie? Naprawdę. Także, no co, no jak najbardziej, te wszystkie premiksy naprawdę polecam. Nie ma chyba premiksów, których bym nie polecał, że tak powiem. Aczkolwiek mógłby się znaleźć pewnie jakiś, ale to nie na ten temat. Nagramy najwyżej oddzielny odcinek, top 5 premiksów, których nie polecam. Piątym premiksem jest premiks z Mono. I to był granat. Sam granat po prostu. Granat, no szczerze, ja go próbowałem na Nordzie, czwórce. I była taka sytuacja, że jak go spróbowałem na Nordzie czwórce, mówię, a sobie zaleję tam z kilka razy, wiecie o co chodzi, nie? Mówię, dobra, na pewno będzie wszystko spoko, bo on, mówię, nowy sprzęt, to ten. No nie było spoko. Dlaczego nie było spoko, pewnie się każdy zapyta. No niestety Nord 4, jak wiecie lub nie wiecie, ja już się o tym przekonałem na wielu premiksach, czy to też właśnie na coli. No nie można wlewać do niego właśnie premiksów takich jak, nie wiem, czarną porzeczkę można, chyba też nie można. Właśnie takich premiksów jak cola, granat, jakiś grapefruit, bo też grapefruita do niego wlewałem. No niestety nie można, bo wtedy pęka cartridge, czyli tu mamy szkiełko, tak zwanego Pyrexa, szkiełko, i ono nie pęka, a tamten jest właśnie, jakby nie jest odporny na premiksy, które jakby są takie, wiecie, jakieś z miętą właśnie, cola, coś tego, nie jest odporny na to cartridge, także no musicie uważać, jeżeli macie Nord 4, bo cartridge będą wam pękać, a cartridge też kosztują około 13 zł chyba jeden, więc no no masakra po prostu, mówię, tak wszystko poszło w górę, że jestem sam zdziwiony. Już od tych kilku lat jestem po prostu zdziwiony, że tak wszystko poszło jakby w górę. Jeżeli chodzi o te elektroniczne papierosy, no ale no co zrobić, tak jak mówiłem już. No i właśnie zalałem sobie premix z tym granatem. No i niestety no pękł mi cartridge i musiałem wymieniać drugi, bo miałem akurat przy sobie. Wymieniłem, znowu zalałem i po kilku dniach znowu mi pęknie. Także no co, chyba wam wszystkie premiksy omówiłem. Mam nadzieję, że któryś z nich wybierzecie, że wybierzecie na przykład albo z CBD, albo że wybierzecie, kurde,
od Uno Premix o smaku czarnej porzeczki. Także naprawdę, jeżeli chodzi o te dwa premiksy, które aktualnie tutaj mam, to naprawdę je bardzo polecam. Tym bardziej, że jak wiecie, mam też glo, więc ja tak często aż epeta nie palę. Po prostu jak jestem w domu, to albo czasami zapalę sobie glo, albo czasami sobie zapalę epeta, ale częściej w domu palę epeta. Więc no jakby miałem taki okres, w którym nie paliłem tych epetów, bo wiecie, bo tam załatwienie różnych spraw, tam później wracałem późno do domu, już byłem zmęczony, coś tego i tak to mijało z dnia na dzień. Tym bardziej w wakacje prawie wcale nie tykałem epetów, przez to, że też pomagałem rodzicom w pracy, wracałem późno do domu i w ogóle, no wiecie, o co chodzi, nie? Nie będę już tutaj się rozwijał bardziej, bo by zajęło to jeszcze dodatkowe kilka minut. Także jeżeli ktoś jest tutaj nowy, może zostawić oczywiście subskrypcję, łapeczkę w górę oraz możecie wpaść na mojego Instagrama, ponieważ pewnie albo wleci nowa fota, albo już wleciała, w zależności kiedy to oglądacie. I co? Ja się z Wami żegnam. Do kolejnych filmów. Cześć!